Szanowni Państwo, chciałbym bardzo podziękować Państwu za to spotkanie, za uwagę, za to skupienie, które mogłem dostrzec na sali. Wiem, że temat, z którym do Państwa przyjechałem, jest trudny, ale on jest ważny. I byłem przekonany od początku, że ktoś, kto przyjdzie dzisiaj na tą salę, zechce tego wysłuchać, to nie dlatego, że na dworze jest zimno i pada deszcz, tylko dlatego, że są to sprawy ważne nam wszystkim Polakom. I za to przyjście, za to skupienie, uwagę bardzo Państwu wszystkim dziękuję. Czy ja mogę na koniec jeszcze? Proszę Cię bardzo. No winniśmy w ogóle serdecznie dziękować Wam to, co robicie, ale jak nie wykorzystać sytuacji, skoro gościmy nie dość, że profesora, to prezesa IPN. I na pewno niejednego nurtuje no bardzo fundamentalna sprawa jedwabnego. Trochę odbiegamy tutaj tematycznie od bohaterów, ale czy właściwie inaczej, dokąd będziemy odnośnie jedwabnego bazować na wiedzy źródłowej publicystyki? I konkretne pytanie, jaki jest stosunek pana profesora do książki, którą opublikował Wojciech Szumiński? Nie wiem, dlaczego tak jest, ale bardzo często, kiedy już wydaje się, że już jest koniec i było i było przyjemnie, miło, to ktoś musi zabrać jeszcze głos i zadać pytanie takie właśnie. Sprostowanie. Jestem zastępcą prezesa, nie prezesem. To tytulatura. Ja na temat jedwabnego wypowiadałem się wielokrotnie. Książki pana Szumińskiego nie znam. Nadrobię te zaległości, może już w czasie wakacji. Na tę chwilę nie mogę powiedzieć, że się z nią zapoznałem. Mogę Państwu powiedzieć, że wokół jedwabnego toczą się jakieś rozmowy w ramach Komisji Ścigania, czyli tego pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej, który jakieś działania ma podjąć. Nie są mi znane szczegóły niestety dotyczące tego miejsca. I tak dyplomatycznie... Komisja Ścigania, Szanowni Państwo, jest częścią Instytutu Pamięci Narodowej, ale nie podlega prezesowi Instytutu Pamięci. Podlega pod, w zakresie merytorycznym, podlega pod ministra sprawiedliwości. Brzmi to dziwnie, ale tak jest. Ja odpowiem tak, jak mogę odpowiedzieć i proszę Pana, żeby Pan nie zadawał pytania uzupełniającego jeszcze, dobrze? Dobrze. Ja w ogóle przepraszam za to pytanie, bo nie, to jest pytanie retoryczne i na pewno nikt pana profesora nie wini tutaj o nic, także, ale publicznie warto korzystać z tej sytuacji, wysłuchać. Mhm. Mówiłem to wielokrotnie. Miejsca związane z martyrologią obywateli polskich. Ci, którzy zginęli, byli także obywatelami polskimi. Muszą być, powinny być badane naukowo, rzetelnie. Od początku do końca. Wnioski, które mogą być potem w przestrzeni publicznej, muszą być oparte o wyniki rzetelnych badań naukowych. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Dziękuję.